Dzień dobry, w dzisiejszym Na Poboczu Ford Puma ST, chiński Range Rover oraz BMW i4. Zaczynamy! BMW rozszerza gamę samochodów hybrydowych. Już teraz znajdują się w niej takie modele jak 3, 5, X5, a nawet 2 Active Tourer. Według bawarskiego producenta do oferty powinien dołączyć jeszcze jeden wariant plug-in hybrid BMW serii 3, który mógłby być pozycjonowany pod obecnym 330e napędzanym 2-litrową jednostką turbo doładowaną połączoną z elektrycznym silnikiem. Całość zestawu generuje moc 252 koni oraz 420 Nm. Nowy hybrydowy napęd posiadałby 1,5-litrową jednostkę 3-cylindrową połączoną z elektrycznym silnikiem. Ma to być inne zestawienie niż w 225XE Active Tourer oraz Mini Countryman, gdzie generuje łącznie 224 konie oraz 385 Nm. Poza tym w porównaniu do 2, 3 dysponować będzie napędem na tylną oś. Nowy model BMW 320e ma zadebiutować dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku. Wersję plug-in hybrid ma ponadto otrzymać też BMW serii 1. Plotki głoszą, że bawarski producent całkiem poważnie zastanawia się nad wprowadzeniem do swojej oferty kolejnego SUV-a znajdującego się nad X7. Całkiem możliwym jest bowiem BMW X8 w 3 wariantach, a m.in. M45e. Chodzi o wariant plug-in hybrid sygnowany logo M-Performance. Mógłby dysponować napędem 3-litrowym 6-cylindrowym benzynowym wspieranym przez elektryczny silnik. W nowym X5 X-Drive 45e zespół napędowy generuje łącznie 394 konie oraz 600 Nm. Jeżeli X8M otrzyma zielone światło, to auto trafi do produkcji w 2022 roku. Hybryda plug-in mogłaby również otrzymać silnik V8 wspierany elektryką. Taki zestaw wtedy łącznie posiadałby około 750 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Plotki są różne. BMW X8 byłby wariantem coupe nowej X7. Oto kolejny chiński samochód zadziwiająco podobny do Range Rovera. Poznajcie Hongt Cantisi, oparty na znanym Wam już Zotye T900. Żeby wszystko skomplikować jeszcze bardziej, z informacji wynika, że SUV jest modelem wyprodukowanym przez Hanlong Auto z prowincji Hubei. Jego chińska nazwa to Guangxi i jest tańszy od Range Rovera. Projektując zewnętrzną stylistykę, chińscy projektanci mocno zapatrzyli się na luksusowego SUV-a od Land Rovera. Jest tu jedynie kilka elementów niespójnych z pierwowzorem, a mianowicie delikatnie zmieniono reflektory, pojawiła się chromowana przednia osłona chłodnicy oraz tylne światła. W gamie silników napędowych znalazła się 2-litrowa 4-cylindrowa jednostka turbo doładowana o mocy 218 koni. W Range Roverze SVR jest to 5-litrowy doładowany potwór V8. Dość spora różnica. Szczęśliwie już wnętrze Hongt Cantisi znacznie się różni od istniejących modeli JLR. Na desce rozdzielczej znajdują się dwa ekrany. Jeden duży za kierownicą, drugi na środku kokpitu. Istnieje też duży okrągły przełącznik biegów i szereg fizycznych przycisków do sterowania klimatyzacją. W Chinach najtańszy Range Rover kosztuje 173 000 dolarów, natomiast wspomniany model Hanlong Auto jedynie 18 000 dolarów. Ford Puma nie pojawił się jeszcze na dobre na rynku, a wszystko wskazuje na to, że dostanie sportową odmianę. Samochód w wariancie ST ma otrzymać atrakcyjne wizualnie nadwozie z nowymi sportowymi elementami wyróżniającymi go na tle ST-Line. Najwięcej zmian zajdzie jednak pod karoserią. Samochód otrzyma dedykowane sportowe zawieszenie z regulacją siły tłumienia. Może pojawić się też mechaniczna szpera, która znacząco podniesie właściwości jezdne. Pod maską znajdziemy doładowany silnik 1.5, 3-cylindrowy o mocy 200 koni, znany z Forda Fiesta ST. Premiera tego modelu ma mieć miejsce w przyszłym roku. Obecna generacja Audi Q5 zadebiutowała w 2018 roku. Najwidoczniej producent z Ingolstadt jest średnio zadowolony z wyników sprzedaży tego samochodu i planuje już lifting, o czym świadczą zdjęcia przełapanych częściowo zakamuflowanych egzemplarzy. To dość ciekawe, gdyż z danych dotyczących rynku sprzedaży w USA wynika, że w zeszłym roku sprzedaż SUV-ów stanowiła 56% całej liczby sprzedanych Audi, a najpopularniejszym modelem było właśnie Audi Q5. Odświeżony średni SUV otrzyma przedni pas oraz boczne progi z większego Audi Q7. Z przodu charakteryzować się będzie wielką, szeroką atrapą chłodnicy z nowoczesnymi reflektorami po bokach. Z tyłu też pojawi się nowy zderzak, nowe końcówki wydechu oraz LED-owe światła. Z pewnością w takim układzie można też liczyć na małe, acz unowocześniające zmiany wyglądu wnętrza. Na przykład powiększy się ekran systemu multimedialnego do ponad 10 cali oraz odświeżeniu ulegnie system MMI. Nie ma na razie żadnych informacji na temat gamy jednostek napędowych. Z pewnością część silników zostanie. Ewentualnie Audi doda do oferty wariant plug-in hybrid. W ten sposób producent chce rywalizować na równi z konkurencją w postaci BMW X3 oraz Mercedesa GLC.
Volkswagen Group zdradza swoje długoterminowe plany dotyczące elektromobilności, które wciąż ulegają zmianie. Do 2024 roku firma ma zamiar zainwestować już 60 miliardów euro w samochody elektryczne oraz hybrydy, by zaprezentować aż 75 elektryków oraz 60 hybryd do 2029 roku. Volkswagen planuje sprzedawać 26 milionów samochodów elektrycznych rocznie, w tym 6 milionów aut hybrydowych. Patrząc na te założenia, można stwierdzić, że około 20 milionów z tych samochodów będzie zbudowane na MEB, czyli modularnej elektrycznej platformie podłogowej, pozostałe 6 milionów powstanie na bazie PPE, czyli High Performance Platform. Firma zapowiada też budowę 16 fabryk do produkcji samochodów elektrycznych na całym świecie i to chce zrealizować do 2022 roku. Póki co w tym miesiącu do produkcji trafił pierwszy samochód elektryczny, czyli Volkswagen ID.3, oferujący 550 km zasięgu w najwyższym wariancie. Niemiecki producent przygotowuje się też do pokazania następnego modelu ID.4. Tymczasem BMW testuje już na drogach publicznych zakamuflowane prototypy nowych elektrycznych BMW i4. Auta mają zadebiutować z bateriami o pojemności 80 kWh, połączonymi z dwoma silnikami elektrycznymi. Dzięki temu zestawowi auto będzie generować łącznie 530 koni mechanicznych mocy. To pomogłoby sprawić, że nowe i4 byłoby mocniejsze od M3, napędzanego 3-litrową jednostką sześciocylindrową o mocy 431 koni. Elektryczny i4 ma również uzyskiwać podobne przyspieszenie do setki, bo będą to 4 sekundy. Prędkość maksymalna ma być za to limitowana do 193 km na godzinę. Nowe BMW i4 ma zapewniać zasięg maksymalny według cyklu WLTP wynoszący 600 km, a ładowanie baterii do 80% w ładowarce 150 kW zajmie jedynie 35 minut. Niecierpliwi kierowcy otrzymają kolejne 100 km zasięgu w jedynie 6 minut. Minusem jest to, że BMW i4 zostanie zbudowane na tej samej platformie podłogowej co BMW serii 3, a będzie przy tym znacznie cięższe. Sam moduł baterii ma ważyć około 544 kg. Po debiucie w Stanach Zjednoczonych do Europy wkracza Honda Civic po delikatnym liftingu widocznym z zewnątrz oraz na liście wyposażenia. Z zewnątrz, jedynie jeśli się przypatrzycie, dojrzycie nieco zmienioną przednią atrapę chłodnicy oraz światła przeciwmgielne. Zmienił się również wygląd wlotów powietrza, a auto otrzymuje teraz w standardowej konfiguracji w pełni LED-owe reflektory. Odświeżona Honda Civic otrzymuje w bazie 16-calowe aluminiowe koła, natomiast dla wyższych wariantów zarezerwowane są felgi 17-calowe. Wewnątrz pojawiły się wstawki z nową fakturą i wyglądem bardziej premium. Do tego w wyższych wersjach elektrycznie regulowany fotel kierowcy. Gama silnikowa wydaje się niezmieniona i nadal należeć do niej będą dwa silniki benzynowe oraz wysokoprężne. Wejściową jednostką ma być 1.0 VT Turbo 126 koni oraz 200 Nm. Drugą jednostką będzie 1.5 VT Turbo 182 koni oraz 240 Nm. Na koniec w tabeli jednostek wysokoprężnych 1.6 ID.Tech 120 koni oraz 300 Nm. Benzyniaki będą połączone z sześciobiegowym manualem lub bezstopniowym CVT. Silnik diesla otrzyma również sześciobiegowy manual lub 9-stopniowy automat. PSA nie traci czasu i pracuje nad liftingiem drugiej generacji nowej Insignii, która ponownie wydaje się, że nie potrzebuje odświeżenia. Do tej pory widziane były już zakamuflowane prototypy nowych egzemplarzy, zarówno w wariancie Grand Sport, jak i Liftback. Odświeżony model otrzyma nowe reflektory z nowego Opla Corsy wraz z nowym zderzakiem oraz atrapą chłodnicy. Wygląda natomiast na to, że tylne światła się nie zmienią. Nie inaczej będzie z wnętrzem. Opel co najwyżej wprowadzi do modelu nowy system multimedialny. Na zdjęciach widzimy też białą Insignię GSI, osadzoną niżej na kołach ze sportowym zawieszeniem, przeprojektowanymi zderzakami, podwójnymi końcówkami wydechu, większymi aluminiowymi kołami oraz wyglądającymi spod nich czerwonymi zaciskami hamulcowymi Brembo. Całkiem możliwe, że do gamy Insignii dołączy też wariant plug-in hybrid. W 1935 roku zostało złożone zamówienie przez kierownictwo zaopatrzenia broni pancernych na opracowanie pojazdu z pierwotnym przeznaczeniem na samochód reprezentacyjny dla generalicji. Miał zastąpić użytkowane do tej pory pojazdy zagraniczne. Pierwsze zamówienie opiewało na 30 egzemplarzy nowego pojazdu w cenie 24 tysięcy złotych za egzemplarz. Początkowo planowano zastosować silnik używany w wojskowych ciężarówkach polski Fiat 621 oraz unifikację z osobowym Fiatem 524. Jednak później podjęto decyzję o projektowaniu samochodu. Przystąpiono zatem do ponownego projektowania limuzyny PZ Inch 403 lub inaczej Lux Sport lub LS. Przedprototyp wykonano w 1936 roku. Napędzany był silnikiem V8 z Fiata 122S. Podczas testów podkreślano wysokie parametry eksploatacyjne pojazdu, łatwość prowadzenia oraz małe opory powietrza.
W 1936 roku zredukowano jednak zamówienie do 21 egzemplarzy. W połowie 1937 roku trwały już przygotowania do uruchomienia próbnej partii produkcyjnej 50 samochodów, jednak komisja powołana na wniosek dowództwa wojsk pancernych, motywując względami ekonomicznymi swoją decyzję, nakazała wstrzymanie prac. Dokończono jedynie pracę nad prototypem, który testowo przejechał 100 tysięcy kilometrów. Całkowity koszt przedsięwzięcia do czasu wstrzymania prac wyniósł 950 tysięcy złotych. Dziękujemy za Waszą dzisiejszą obecność, subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem.